Proszę Państwa, mam do przekazania bardzo smutną informację. Nie słyszeliśmy przed dzisiejszym meczem ani aktu muzyki. Zawodnik Jeziorka Iława, Iwo Zubrzycki, nie żyje. Piłkarz występujący na pozycji pomocnika miał 28 lat. Informację ci otrzymaliśmy przed kilkoma godzinami, a zawodnicy gości w drodze na mecz. Docelowo jechaliśmy, żeby grać mecz. Dowiedzieliśmy się, że odnaleziono Iwo, jak byliśmy w okolicach Warszawy. No i podjęliśmy decyzję, że jedziemy tutaj do Lublina. I tu na miejscu uzgodnimy z delegatem odnośnie tego, czy mecz się odbędzie, czy nie. No część zawodników, większość zawodników, no nie, była w takim stanie psychicznym złym, że się nie nadawała po prostu do gry. Stąd nie rozegraliśmy tego spotkania. Z tego co się orientuję, były jakieś próby ustalenia innego terminu, ale nie powiodły się. No ja myślę, że to, czy mecz odbędzie się, to na pewno zadecyduje PZPN. My na pewno chcemy grać, Motor Lublin też chce grać, a są takie możliwości, żeby to spotkanie rozegrać. Ale niewykluczone także, że będzie walkover dla Motoru. No niewykluczone, to jest siła wyższa. Ja tylko podam parę przykładów, że w lidze włoskiej piłkarz zginął, cała kolejka była odwołana. A tutaj nie chodzi o całą kolejkę, po prostu stan moich piłkarzy nie nadawał się do gry w dniu dzisiejszym. My to spotkanie chcemy rozegrać w innym terminie.